Ja Waldek, jestem alkoholikiem. Teraz mi Łukasz mi tu trąca, mówiłeś 5-7 minut. Nie? Ciężko mi będzie 5-7 lat streścić 5-7 minut, nie? Ale Łukasz do mnie zadzwonił parę tygodni temu i poprosił mnie, żebym po prostu jakby powiedział coś, jak to się zadziało, że ten Legior powstał, nie? I powiem wam, nie do końca czuję się jakby tutaj takim jakby ten. No to, że uczestniczyłem tam, że fizycznie brałem udział w tych spotkaniach, trochę mi się udało gdzieś tam też posłużyć przy tym. To jakby przyznam wam się szczerze, że ja byłem przeciwko temu powołaniu temu regionowi. jak wtedy Tadeusz do mnie zadzwonił, powiedział, że powołali region na tej konferencji, w której ja nie byłem, nie? No to nie chodzi o to, że mi nie było, nie? Ale po tylu latach, powiem wam, wałkowania, jak to mówią we wspólnocie, bicia piany, po prostu ja dalej nie byłem do końca przekonany, że ten region powinien powstać, nie? Powiem wam dlaczego, bo ja zacząłem jeździć do Carlsberga, jak miałem 6 miesięcy trzeźwości, nie? I pierwszy raz byłem na jesień 2007 roku. To była co się nazywało konferencja polskojęzycznych grup A w Europie Zachodniej wtedy. I w ogóle tamte spotkania, one mają dłuższą jakby jeszcze historię, bo już w 2002 bodajże pierwsze spotkania, czy na 2000 rok jakoś, nie? Tam paru alkoholików z Brukseli, z Niemiec i bodajże z Brukseli, z Niemiec jakby przyjechali tam pierwszy raz, nie? Chcieli zrobić coś, nie wiem, jak ktoś w Polsce słyszał o takich spotkaniach zakroczym. To były takie spotkania bardziej, to się nazywało bodajże trzeźwościowe spotkania, ale bardziej taki pod kątem duchowym, gdzieś mniej służebnym, a bardziej duchowym, nie? I oni chcieli coś takiego zrobić tam, nie? Na miejscu. Nie? Znaleźli taki ośrodek polski i taka po prostu grupka ludzi, po prostu, nie wiem, paru pijaków się spotkało i zaczęło właśnie coś w tym temacie myśleć, nie? I zaczęli tam przyjeżdżać, nie? Później zarazili gdzieś inne osoby tym, zaprosili właśnie ludzi tutaj stąd, z Londynu. Później gdzieś z Francji dołączyli do nich, z Holandii, nie? I te spotkania zaczęły się rozrastać coraz bardziej. Coraz więcej ludzi przyjeżdżało, nie? Ośrodek tam jest przystosowany na 80 osób, a przyjeżdżało po 120-140 osób, nie? Także to pękało w szwach, nie? Później te spotkania zaczęły się być dwa razy w roku, nie? I później zaczęli jakby zobaczyli, że mogą coś razem zrobić, nie? To było jakby naturalne, nikt tam nie miał ciśnienia za bardzo, nie? I pomyśleli, że może uda się jakieś struktury zrobić, nie? Że zobaczyli, że coraz więcej tych ludzi, Polaków jest na tej migracji, nie? Później przyszedł rok 2004, nie? I wiemy, co się wtedy stało, nie? Polska weszła do Unii, mnóstwo ludzi jakby wyjechało z Polski, mnóstwo alkoholików uciekło przed swoimi konsekwencjami, nie? Z Polski. I był grunt, nie? I coraz więcej, ja pamiętam tutaj właśnie, jak ja przyszedłem do wspólnoty w 2007, no to też był taki rozrost wtedy właśnie polskojęzycznych grup, nie? Wtedy na E-Linku powstawała jedna grupa, jedna za drugą, nie? Gdzieś tam później w całej Wielkiej Brytanii gdzieś zaczęli ludzie zakładać grupy, nie? I była taka potrzeba, żeby stworzyć jakąś strukturę, nie? Było dużo dyskusji na ten temat, nie? Czemu my mamy podlegać, nie? Jakby naturalnym było to, no bo istnieje w tym kraju jakaś wspólnota już wcześniej, dawno przed nami. Zresztą sponsoruje nasz kraj, nie? Bo jest też takiego jak sponsorowanie kraj krajowi, nie? I Wielka Brytania sponsoruje Polskę. Polska sponsoruje Ukrainę, nie? To gdzieś tak się po prostu dzieje też, nie? I jakby było pytanie, czy jakby tworzenie jakby drugich równoległych struktur do tych, które już istnieją, czy ma sens w ogóle, nie? Też jakby te spotkania w Carlsbergu często były, tam były łamane tradycje, no nie oszukujmy się, nie? Bo były msze święte, były drogi krzyżowe po lesie, były no różne rzeczy, nie? I to było wszystko w programie spotkań, nie? Spotkanie w programie konferencji, nie?
jakby wszystko było pomieszane, nie? Tutaj jedni alkoholicy byli przyzwyczajeni właśnie do Zakroczymia, nie? Do takich duchowych jakby przeżyć i to, co tam jechali, żeby się też duchowo podbudować, nie? Drudzy jakby widzieli gdzieś tu struktury, nie? I chcieli jakby stricte służby, konferencje, nie? Ja pamiętam bodajże na 8 konferencji udało się to rozdzielić, nie? Że po prostu stwierdziliśmy, że nie może tak dłużej być, nie? Że raz, że ośrodek pęka w szwach, nie ma miejsca, a dwa, że po prostu musimy to oddzielić w końcu, nie? I wtedy po prostu oddzieliliśmy spotkania, zrobiliśmy 4 spotkania w roku, nie? I były 2 spotkania jakby stricte służebne, że były spotkania konferencji jakby służb, nie? A 2 spotkania były właśnie bardziej dniami skupienia nazwane, nie? I bardziej w tą stronę duchową, nie? I były 2 różne programy, jakby żeby jedno z drugim się nie kłóciło, nie? Ja pamiętam, że zawsze na te nasze spotkania, te konferencje, które jakby typowo służebne, któreśmy organizowali, Biuro Służby Krajowej zrobiło duży, i konferencja w ogóle służb krajowych zrobiła duży ukłon w naszym kierunku, nie? Bo to, że jakby na każde spotkania przyjeżdżali delegaci z któregoś regionu, nie? Jakby regiony tam się dogadywały między sobą, kto jedzie w przyszłym roku, i przysyłali przynajmniej 2 delegatów ze swojego regionu i zawsze ktoś był z Rady Powierników albo jakby ze służb krajowych, nie? Na tych spotkaniach, nie? I dzięki temu byśmy się dużo uczyli, nie? Oni prowadzili warsztaty dla nas. Oni jakby nie mówili nam, co mamy robić, nie? Ale jakby kierunkowali nas w jakimś kierunku, co, gdzie, w jakim kierunku iść, nie? Ja pamiętam, jak prowadziłem jedną z konferencji właśnie w Kazbergu i był straszny bałagan, nie? Bo przyjeżdżali delegaci z grup, nie? Tak jakby mandatariusze, nie? Zawsze najwięcej Niemców było, no bo najbliżej mieli, nie? Anglików też było sporo, z Paryża kilka osób, tu z Holandii, nie? I zawsze było pytanie, kto ma prawo głosu. To było pierwsze pytanie, kto może głosować, nie? No, ja jestem tutaj delegatem, ja jestem tym, ja pełnię służbę, nie? I w końcu jakby poproszono mnie, żebym jakby napisał kartę konferencji, nie? Taką tego czegoś, nie? Ciężko to było nazwać, co to miało być, nie? Myśmy się nazywali jako konferencja polskojęzycznych służb, polskojęzycznych grup w Europie, nie? I poprosili mnie, żebym to napisał, nie? I to był gdzieś jakby taki początek, bo mi się udało w tej karcie jakby przemycić pewne zalążki regionu, nie? To, że mamy, że wybieramy służby, to, że wracamy koszty dojazdu tym służbom, nie? To, że jakby, że jest jakaś rada tej konferencji, nie? Która ma jakby prawo decydować między spotkaniami, nie? I myśmy zobaczyli, że to może zadziałać, nie? I w międzyczasie po prostu ja, konferencja służby krajowej dała nam możliwość wysyłania 2 naszych delegatów, nie? Czy dała nam możliwość 4, nie? Ale z racji tego, że nie było nas stać, żeby 4 delegatów wysyłać, 2 jeździło, nie? Żeby była rotacja i się zazębiało po prostu jeden ten, nie? I myśmy też przyjeżdżali na tą konferencję krajową, nie? I powiem wam, że pomimo to, że delegaci na tej konferencji jakby patrzyli na nas trochę tak jak nie chcę tego nazwać, tak, ale jakby alkoholików służebnych drugiego sortu, że kim wy jesteście, co wy tu jesteście, nie? My mamy region, jest 4 delegatów, jest służba krajowa, jest to poukładane, jakby nazwane i wszystko gra, nie? A wy tak siedzimy przy stoliku takim, stoi kartka jakaś przed nimi, nie? I kim wy jesteście w ogóle, o co to chodzi, nie? I pamiętam, że służba na konferencji krajowej, jako jedyny region, znaczy wtedy jeszcze konferencja, mieliśmy prawo głosu takiego, bo były wystąpienia służb po kolei, na konferencjach zawsze są, nie? Po kolei wszystkie te sprawozdania zdane są i byli właśnie delegaci narodowi, nie? I później jakby informacje z konferencji w Kazbergu, nie? I my jako jedyni delegaci mieliśmy jakby możliwość wystąpienia, podzielenia się, co się dzieje u nas, co się ten, nie? I to było dla nas duże wyróżnienie pomimo to, nie? Pomimo to, że jakby inne regiony trochę na nas patrzyły z góry, nie? Że co wy jesteście, nie? O co tu chodzi, nie? I powiem wam, że to trwało kilka lat, nie? No bo jak ja zacząłem przecież w 2007, region jakby został powołany w 2013, nie? Także to było ponad 5-6 lat, nie? I to było spotykania się, jakby dyskutowania, często były kłótnie,
Pamiętam Augusta z Offenbachu, jak tam krzyczał, po prostu wychodził z sali, nie? Na tej palarni to tam się gotowało czasami po prostu, nie? Ale gdzieś coraz bardziej dochodzimy do przekonania, że jednak taka struktura może mieć prawo bytu, nie? I takim głównym takim naszym jakby największym takim celem, który mieliśmy, no to po prostu gdzie my mamy przynależeć, nie? Bo były wybory, czy dana grupa, czy intergrupa będzie przynależeć pod struktury tego kraju, gdzie się znajduje, nie? Czy gdzie, czy dokąd, nie? Bo jakby wiemy, że każdy ma jeden głos we wspólnocie, nie? Każdy alkoholik ma jeden głos, każda grupa ma jeden głos, każda intergrupa ma jeden głos i tak to działa, nie? A tutaj chodziło o to, że myśmy jakby prawo dwóch głosów, nie? Bo byśmy należeli do angielskich struktur, nie? I do polskojęzycznych struktur, no i to się też kłóciło, nie? Także jakby też to, żebyśmy mieli jakieś przedstawicielstwo, żebyśmy... Bo było nas sporo, nie? Jak policzymy, to jest teraz jest 13 intergrup jakby zrzeszone w tym regionie, nie? I to jest sporo alkoholików, nie? I żeby nasz głos był jakby słyszalny, nie? Żebyśmy mieli prawo decydowania o wspólnocie, to musieliśmy do czegoś przynależeć, nie? I tak naprawdę ten region był... on od początku, jak myśmy go powoływali i gdzieś w całych tych zalążkach i w tych dyskusjach, nie? To myśmy od początku wiedzieli, że on nie będzie działał na takich samych zasadach jak zwykły region w Polsce, nie? No bo fizycznie nie było takiej możliwości, nie? Teren jakby... od do, nie? Całej Europy, nie? Częstotliwość spotkań jakby gdzieś, nie? Regiony w Polsce organizują sobie zwroty radości, wydają biuletyny, jakby mają jakieś zadania, które jakby mają przygotowanie do tych zadań, na mniejszym terenie działają, nie? I myśmy od początku mówili, że region tak naprawdę będzie potrzebny nam do kontaktu jakby tych wszystkich grup z całej Europy do tego, żeby się kontaktować z służbą krajową, nie? Żeby nasz głos był słyszalny właśnie przez ten region do struktur krajowych i dalej do struktur na świecie, nie? Przez naszych delegatów narodowych polskich, nie? A jakby cała robota taka ściśle fizyczna niesienia posłania, ona od początku miała być w intergrupach, nie? I tutaj na mniejszych terenach, przy mniejszej ilości grup, intergrup, nie? Jakby była bardziej efektywna, nie? Bo my możemy jakby zacząć próbować wziąć poradnik służb, przeczytać co region powinien, nie? I próbować to jakby robić w naszym regionie, ale nie wiem do końca, czy to będzie działać, nie? Czy to przyniesie jakikolwiek efekt, nie? Może jakiś efekt przyniesie, ale czy jakby nakład pracy, finansów i tego wszystkiego będzie jakby adekwatny do efektu, nie? No efektem, naszym celem jest to, żeby alkoholik trafił na meeting, nie? I to jest nasza robota tutaj, nie? I jakby no, musimy sobie zadać takie pytanie, czy po prostu, czy ta robota powinna być jakby w regionie, nie? Czy też tutaj właśnie w intergrupach, na mniejszych terenach, w danych krajach, gdzie jakby alkoholicy znają lepiej jakby swoje realia, mogą jakby ten, bo ciężko moim zdaniem będzie teraz, żeby region jakby ogarniał całą Europę, nie? Od Norwegii aż po Francję, czy po Austrię, czy gdziekolwiek alkoholicy są, nie? Także takie jest moje zdanie i jakby cel stworzenia tego regionu był właśnie bardziej w tym tekście, żeby nasz głos jako tych alkoholików poza krajem był gdzieś słyszalny, nie? I powiem wam, że jakby dużo ludzi też to, co jakby przywilejem naszym w służbach jest pomaganie, nie? Ja zobaczyłem, że jakby coraz częściej, jak jeździłem jeszcze na konferencję krajową, to coraz częściej właśnie jakby alkoholicy z tych polskich regionów, nie, z Polski podchodzili do nas, nie, i pytali się, a jak to się tam dzieje, nie, jak wyglądają meetingi angielskie, jak wyglądają meetingi w waszym kraju, w Niemczech, we Francji, nie, co oni robią, jak oni niosą posłanie, nie, i też jakby naszą rolą było to, że myśmy mogli przenosić te doświadczenia właśnie stąd, gdzie jesteśmy, gdzie mieszkamy, właśnie na ten teren Polski i jakby pomagać też tym służbom w jakimś ich rozwoju, nie. Nie wiem, jeśli macie jakieś pytania, swoje uwagi, no to ja mogę na tym skończyć, jak się region zaczął, bo tak jak mówiłem, nie byłem przy powoływaniu
I teraz jakby Łukasz dalej, przeciągłem ci trochę czasu. Spoko, jest okej, okay, dobrze jest. To będziecie historia śmierć. Bardzo ważna rzecz, bo musimy wiedzieć skąd się wzięliśmy, nie? I jakie mamy stąd tradycje też się pytania. Tak ustawiliśmy sobie, że pytania będą później, dobrze? No tak, ja postaram się bardzo krótko i tak, żeby zostało więcej czasu dla was na pytania, dobrze? Waldek, dzięki serdeczne. To po pierwsze za to, że powiedziałeś to wszystko, powiedziałeś fajnie. I no i w taki sposób właśnie zwięzły i najważniejsze, co powiedziałeś też, że jakie są cele tego regionu i po co on powstał. I za chwilę właśnie też chciałbym przede wszystkim na tym się skupić, nie? Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy tego nie zagubili. Też dziękuję ci bardzo i tak oficjalnie chciałem podziękować, bo już dziękowałem ci wcześniej za wciągnięcie mnie w te służby. Bo tak naprawdę właśnie od Waldka się zaczęło. On tak skromnie tutaj mówi, że nie powinien tu opowiadać o tym, a tak naprawdę właśnie no, praktycznie Waldek i paru jeszcze innych chłopaków byli przy tym wszystkim w tym momencie już jak to wszystko zaczęło się, jak się zaczęło to wszystko kształtować w struktury, nie? Bo tak jak opowiadał, początek to były takie duchowe spotkania, a Waldek, Włodek z Midlands, Tadek, który potem dołączył do was i paru chłopaków z Brukseli też, prawda, Marek, to było taki powiedzmy ten zaczyn, ci ludzie, którzy te służby ukształtowali. No i tak jak Waldek powiedział, też był pierwszym delegatem, nie? Z tego naszego jeszcze wtedy nie regionu, tylko właśnie konferencja się to nazywało polskojęzycznych grup w Europie. Także to jest bardzo, bardzo ważne, że z takiego powodu, żeby po prostu spotykać się, przeszliśmy do takich powodów i do takich celów, w jakie są w ogóle, po co są w ogóle struktury. Czyli żeby przede wszystkim właśnie przenieść ten głos z grup, które są tak naprawdę, to nie jest teoria i nie jest żadna mrzonka wtedy, gdy te struktury funkcjonują. Gdzie te grupy są najważniejsze, głos grup jest najważniejszy i on zostaje przenoszony przez mandatariuszy najpierw do intergrup, potem przez tak zwanych przedstawicieli intergrup do regionu i przez delegatów regionalnych do służby krajowej. I to było właśnie, to się stało dzięki temu, co mówiłeś, że paru zapaleńców tam się kłóciło, prawie że do bujek dochodziło, ja też to pamiętam. I że to wszystko się ukształtowało. Ja, tak jak Waldek powiedział, zacząłem jeździć właśnie po namowach tu Waldka, Tatka i na początku to właśnie ja sobie tam wszystko innego robiłem, tylko nie uczestniczyłem w tych spotkaniach, bo dla mnie to było nudziarstwo, głupoty, jakieś tam goście opowiadają, nie wiadomo o czym, ja dlatego nie rozumiałem, nawet wolałem sobie tam pograć w piłkę, czy pójść właśnie na jakiś meeting, czy na mszę, bo takie też rzeczy były. Generalnie się cieszyłem wtedy trzeźwością, tak można powiedzieć. W ogóle mnie to nie interesowało, nie? Ale no po to się ma przyjaciół właśnie starszych, w służbach oczywiście, żeby ukierunkowali. I dlatego zaczęli mnie tam przyciągać, zacząłem się przysłuchiwać tym spotkaniom, zacząłem załapywać o co to chodzi, a z racji tego, że miałem za sobą wszystkie szczeble tych służb już do tamtej pory, łącznie tutaj z intergrupą, z kolporterem na tej intergrupie, więc tak naprawdę poprzez to zaczęło mnie to coraz bardziej ciekawić i zacząłem widzieć też w tym wszystkim sens, nie? Bo chłopaki opowiadali mi, szczególnie właśnie już poza tymi oficjalnymi spotkaniami. Tak więc ja zacząłem jeździć wcześniej, natomiast chciałbym tą historię tego regionu od tego momentu, który Waldek powiedziałeś, od tego głosowania nad tym, czy region ma powstać, czy nie. Bo tak jak Waldek powiedział, ciebie nie było, ja byłem wtedy na tym głosowaniu i też taka ciekawostka właśnie w związku z tym, że to tak wyglądało, że się wszystkie uczyliśmy i nie wiedzieliśmy co do czego i nie wszystko było takie formalne i oczywiste. Ja pojechałem sobie od tak po prostu. Nie byłem przedstawicielem żadnej grupy oficjalnym, no ale z racji tego, że tam do tego głosowania doszło i generalnie no różnie to było, była walka o głosy, różne historie za tym się kryły, ale generalnie raczej dobre intencje. W każdym razie to, co zmierzam, że nie będąc formalnym mandatariuszem, mogłem brać udział w tym głosowaniu z takiej racji, że ze swojej grupy, która była wtedy tak jak teraz zresztą śniadanie z Bilem, byłem jedynym człowiekiem, który tam był, więc mogłem przejąć tak jakby ten mandat i głosu i głosowania, nie? I to jakby jest rzeczywiście, teraz już wiem, że to jest troszeczkę powiedzmy nagięcie tych naszych zasad czy praw, ale nie jest to z nimi sprzeczne i nie jest to wbrew, nie? Także to taka jako ciekawostka, dlatego że to mówię, no, uczyliśmy się wszystkiego. W każdym razie na tym spotkaniu w roku właśnie 2013
Było wszystko już przygotowane i dzięki chłopakom też już byliśmy widzialni w Polsce. Nastąpił, powiedzmy, ta kropka na D, czyli to formalne przegłosowanie, że chcemy być regionem i z taką rekomendacją, że chcemy zgłosić się do Służby Krajowej w Polsce, do konferencji tak naprawdę Służby Krajowej w Polsce, żeby nam to jakby zaklepali, tak? Mówię, fajne to jest dla mnie, że w czymś takim mogę uczestniczyć, tak jak mówię, z takimi przygodami, o których mówię, ale to też jest właśnie charakterystyczne dla nas na tamten czas, że to wszystkiego się uczyliśmy. I tak powstał ten region. Ja jeździłem i na konferencje, i na spotkania właśnie te wyborcze, i na te jesienne konwencje, także chyba dzięki temu też rok później Rada Regionu zaproponowała mi taką służbę rzecznika tego regionu. I też takie było dla mnie bardzo ciężka decyzja, bo w zasadzie akurat wtedy miałem taki moment, że nie bardzo do tych służb się pchałem, już miałem te doświadczenia tu z Intergrupy i tak dalej, ale tak się ułożyło, że tą służbę przyjąłem i w związku z tym też mam już takie więcej danych z tego, bardziej takich konkretnych i suchych, jak to się rozwijało, jeżeli chodzi o grupy, o Intergrupy. Czyli jak przyjąłem tą służbę rzecznika regionu, w 2014 roku, no, na tamten czas region składał się z 10 intergrup i 160 grup rozsianych praktycznie po całej Europie. I też chcę powiedzieć, że tu jest taka różnica, że nie wszystkie grupy przynależały do regionu, tak jest do tej pory, a to za chwilę też o tym powiem. Także 10 intergrup, 160 grup. W dwa lata po utworzeniu regionu. Później cały czas właśnie, tak jak tu Waldek też mówił, cały czas wzrastała liczba grup w regionie i w związku z tym i też w poszczególnych krajach służby działały coraz lepiej, zaczęły się organizować w intergrupy. Te intergrupy też są na powiedzmy takim już organizacyjnie o wiele wyższym poziomie niż wcześniej. To macie przykład też swojej intergrupy, nie? Czy naszej. I tak jakby dzięki temu, powiedzmy, w tej chwili liczba intergrup wzrosła do 13, a liczba grup wszystkich, tu mam dane z ostatniego tygodnia, bo rzecznik regionu zebrał informacje najbardziej świeże, w całym naszym regionie jest około 200 grup, to napisane jest około 197-200 grup, z czego w regionie, do regionu, przynależność do regionu, deklaruje około 140 grup. I teraz tak, to jest 13 intergrup. Ja chciałbym, może nie wszystkie po kolei, ale taki, żebyśmy mieli obraz całej tej mapy, jak to się rozkłada. W Anglii mamy 3 intergrupy z łączną ilością grup 56. W Niemczech mamy 4 intergrupy z łączną ilością grup 32, należących do struktur, nie? W Irlandii 1 i 18 grup, w Norwegii jest jedna intergrupa z około 7 grupami, w Holandii jest 17 grup w jednej intergrupie, w Belgii 9 grup w jednej intergrupie, w Szkocji 8 grup i we Francji, konkretnie w Paryżu, 3 grupy, jedna intergrupa, która liczy 3 grupy. Z tego, co ja tak sobie wstępnie tutaj rozpisałem, no to z takiej racji, że powiedzmy i nas jest najwięcej tutaj na wyspach i rzeczywiście bardzo dobrze funkcjonujemy jako struktury i wspólnota. Tak naprawdę z tych 140 grup, około 80 to jest Wielka Brytania. Ja łączę z Irlandię i Szkocję. Tak to na dzień dzisiejszy wygląda. I to jeżeli chodzi o tak powiedzmy ten obraz geograficzny, jak to się rozkłada, ile intergrup, ile grup. Teraz służby i to jak się zorganizowaliśmy, jeżeli chodzi o służby regionu i Radę Regionu. Niewiele się to zmieniło, Waldek, od twojego bytności tam, dlatego że właśnie tak jak Waldek powiedział, bardzo fajnie się złożyło, że mamy specyfikę tego regionu, że duży region, że
że nie możemy organizować i ciężko jest organizować jakieś tam większe działania jak warsztaty i tak dalej, gdzie musieliby wszyscy zjeżdżać z jakichś tam odległych krańców. Tak więc prosta struktura i mało służb. Jest w służbach regionu jest rzecznik, jest skarbnik i łącznik internetowy. Trzech, koniec. Potem jest czterech, już z dwóch urosło do czterech delegatów służby krajowej, z tym, że ostatnio Krzysztof z Irlandii zrezygnował, także zostaliśmy we trzech i będzie ktoś dopiero zgłaszany na tej konferencji. Tak więc generalnie mamy czterech delegatów służby krajowej i możemy już ich zapewnić im finanse i dojazdy wszędzie. No i jest jeden powiernik. To też jakby nowość od tego czasu co Waldek, dlatego że jako pełnoprawny region zyskaliśmy też możliwość tak reprezentowania nas przez powiernika, nie? Z czego korzystamy i mamy w tej chwili też powiernika. Tak więc w sumie to jest pięciu ludzi w służbach krajowych i trzech ludzi w Radzie Regionu jako służby regionu. Ważna sprawa, jak to wszystko się finansowo teraz przedstawia. Ja generalnie mam takie dokładne sprawozdanie finansowe z ostatniego też tygodnia, przesłane mi przez skarbnika, natomiast to jest, mogę udostępnić, mam go w telefonie, akurat jego nie wydrukowałem, natomiast jest tam wszystkie dokładne dane, ale mam zrobiony taki bilans, czy też budżet, jak to średnio się rozkłada w ciągu roku, tak? Czyli ile pieniążków jest nam potrzebne jako regionowi, żeby to wszystko obsługiwać i wyszczególniłem, na co te pieniądze są przeznaczane, no to jest dość ważne. To jest tak, czterech delegatów ma w praktyce około dwóch wyjazdów do Polski. To jest na konferencję służby krajowej, na spotkania swoich komisji. I goście ci zużywają około 1200-1300 funtów, bo to przeliczyłem sobie na funty, nie? Rocznie. Powiernik, jeden człowiek, ale często jeździ 5 razy do Polski, około 700-800 funtów. Służby regionu, czyli tych trzech gości, którzy mówimy, rzecznik, skarbnik i łącznik internetowy, jeżdżą na konferencje, oraz co najmniej raz są na warsztatach w Polsce. To są trzy wyjazdy w różne miejsca, średnio po 150 na każdego. To wychodzi jakieś 450, ale tu wiecie co? To nie przemnożyłem przez dwa, bo to tylko, bo tych wyjazdów mają tak. Dokładnie. 450. No dobrze, niech to zostanie, 450 funtów, ale tu powinno być dwa razy więcej bodajże. I potem jeszcze ci delegaci i powiernicy. Delegaci i powiernicy wyjeżdżają też na spotkania regionu i konwencje. To wszystko daje kwotę około 2000 funtów. No i jeszcze trzeba jeździć po regionie, tak? Czyli te służby muszą jeździć, tak jak ja tu jestem, gdzie mi nic nie kosztuje, ale na przykład do Szkocji, czy do Paryża, czy gdziekolwiek indziej, bo powinienem to robić, to się bije w piersi, że z tego rzadko korzystam, natomiast myślę, że to jest taki początek, że zacznę w końcu to robić i będziemy mieli częstszy kontakt. Tak więc, żeby was tu nie zanudzać, całość wygląda w ten sposób, że średnie w przybliżeniu, powiedzmy, ale oparte na faktach, koszty takiego regionu Europa naszego na tą chwilę to jest gdzieś 5 do 5300 funtów. Roczne koszty obsługi tylko i wyłącznie tych całych służb, delegatów i tych naszych służebnych, nie? I teraz tak, ktoś by powiedział, że to jest taka turystyka, powiedzmy, czy że to jest nikomu do niczego niepotrzebne, ale głównym celem regionu, i tu się chcę podeprzeć też taką informacją z najnowszego poradnika dla służb, głównym celem regionu jest to, co powiedział Waldek, ale ja sobie chcę to też przeczytać, żebyście też wiedzieli, w którą stronę to zmierza. Więc ideą powołania i sensem istnienia regionów było i jest zapewnienie łączności między grupami, intergrupami, a służbą krajową. Najważniejszym zadaniem regionu jest wybór kompetentnych oddanych służbie, czujących ducha delegatów na konferencję służby krajowej, kandydatów na powierników i na delegatów narodowych. To właśnie oni są łącznikami między grupami, a szeroko rozumianą służbą krajową AA. I najprościej na świecie, musicie być słyszalni i powinniście być słyszalni jako grupy, tak jak Waldek powiedział, w kraju naszym, czyli na konferencji służb krajowej i potem dalej w świecie.
to się odbywa w ten sposób, że te kontakty powinny być poprzez właśnie tych najpierw mandatariuszy, potem przedstawicieli intergrup i delegatów do służby krajowej. Cała kwestia jest w tym, żeby to dobrze funkcjonowało, żeby ten przepływ informacji był dobry i żeby ludzie czuli i wiedzieli, co jest w tym ważne i co powinni robić, czyli jeździć na spotkania intergrup, spotykać się z mandatariuszami, zawozić to do intergrup, do regionów i dalej do Polski. Nie? Tak to powinno wyglądać i to jest głównym celem i sensem. Plus druga sprawa, która jest bardzo istotna i też Władek mówił, wymiana informacji, doświadczeń, jak nieść posłania. Ale tak naprawdę jedno z drugim to jest powiązane, no bo te informacje, które mówimy z grup do intergrup i dalej, to są też na temat niesienia posłania, czyli jak takie grupy czy intergrupy niosą posłanie, jak robią, żeby to robić coraz lepiej. Tyle. Na teraz to jest tylko takie rozpoczęcie. Mam nadzieję, że będziemy i częściej się spotykać, ale że informacje będą przepływać w inny sposób. Ja zostawię numer telefonu swój, maila i tak dalej, żebyśmy... Proszę. Ja mam imię Grzesiek, jestem alkoholikiem. Ja sądzę, że to jest naturalna konsekwencja, że kiedyś się oddzielimy, prędzej czy później. Nie ma czasu na to, żeby zadawać pytania. Ja bym prosił tylko, żebyś dotował te wszystkie dokumenty i przekazał do archiwum. Dobrze. Dziękuję. Okay. Czy masz, przepraszam, Jurek Rankowicz, mam może ten zestaw, ile jest grup, podałeś, nie zdążyłem zapisać. Mam to wszystko, oczywiście, tak. 13 intergrup, 197 grup. Tak. Powiedziałeś, z czego przynależność do regionu deklaruje 140. Tak jest. Jakie są argumenty pozostałe, że nie chcą mieć w regionie? Nie, żadne. No nie chcą, po prostu jest wybór grup, wybór tych grup. Jakby każdy też ma swoją wolną wolę, grupy też, i albo przyjeżdżają na spotkania, albo nie. Myślę, że tak technicznie to zrobimy tak, że będzie sprawozdanie z tego, tak, żeby te wszystkie informacje były zawarte. Ja prześlę do sekretarza, tak jak tu kolega powiedział, ze wszystkimi tymi dokumentami, tak żeby to było rozesłane do wszystkich i widoczne. Proszę. Ja chciałam Cię zapytać, jak wyglądało głosowanie do regionu? Ile osób było za, ile było przeciw, jakie były argumenty przeciw, czy głosowaliście jednogłośnie? Na tej konferencji, na której był ustalany jakby regio, tak? Jak powstawał regio. To była, no może nie jednomyślność, ale praktycznie większość, z tego co pamiętam. I argumenty za, czy przeciw, mówiłaś? Jedno i drugie. Dobrze, to było kilka lat temu. Generalnie argumenty za były takie, jak Waldek mówił, że na tyle już byliśmy stworzone, mieliśmy te wszystkie struktury swoje i na tyle to wszystko już było ukształtowane, że po prostu naturalnym krokiem było to jakby tylko zaklepanie, żeby ten region powstał formalnie. Następnie po to też, żeby właśnie mieć powiernika. I to też nie po to, żeby on sobie tam jeździł na wycieczki, tylko po to, żeby był tym naszym głosem w strukturach polskich. To było najbardziej z tego, co pamiętam. Natomiast przeciw no nie było głosów z Niemiec. Jak z Niemiec mniej ludzi przyjeżdżało łącznie z, no nieważne, nie będziemy imienia wymieniać, tak, ale z tych oponentów, bo najbardziej jakby oni wtedy byli przeciwko. Na tamten czas już było tych głosów albo wcale, albo bardzo mało. W każdym razie nie takie zdecydowane, nie? Tak. Czyli praktycznie jednogłośnie zdecydowane. Raczej tak, z tego co pamiętam. No. Ja chciałem jeszcze powiedzieć o tym, jeżeli mogę, że... Nasz wybór, to, że myśmy powołali ten region, do tego była potrzeba zmiany karty konferencji służby krajowej w Polsce. Nie? I akurat myśmy na dobry czas trafili, bo wtedy Tadeusz, który pisał Historia w Polsce, był rzecznikiem Rady Powierników i on jakby redagował na nowo całą jakby kartę konferencji służby krajowej. I akurat to się gdzieś zbiegło w czasie, nie? Że po prostu, że on jakby projektując tą kartę, jakby uwzględnił ten region, nie? I jakby i to głosowanie nasze już jakby było później tylko dopisaniem, krótką zmianką w tej karcie konferencji służby krajowej w Polsce. I jakby, znaczy to nie jest jakby mój ten, moja, może się mylę, ale powołanie teraz nowego regionu, na nowo, znowu musiałaby być zmieniona karta konferencji służby krajowej w Polsce, nie? Czyli jakby gdzieś znowu musielibyśmy przemeblować jakby trochę we wspólnocie.
To jeżeli mogę, ja w tym temacie też chcę się wiedzieć, bo generalnie z tego, co zrozumiałem, ten tematem dzisiaj jest ten nasz region Europa, natomiast no właśnie tak czy inaczej wychodzą tu z waszych wypowiedzi takie właśnie, jak ja to rozumiem, jakby chęci czy próby przymierzenia się do regionu Wielka Brytania, jak rozumiem, tak? Gdzieś to tak było. Takie. Okej. Okay. No więc to może właśnie przez to rozpoczęlibyśmy taką tylko dyskusję, nie? Bo uważam, że nawet jeżeli taki region miałby powstać, czy też nie miałby powstać, to naprawdę musi być to poprzedzone nie tylko dyskusją, tylko no, musiałoby to być mocno uzasadnione, nie? Po co to robić? Ale no tak to we wspólnocie jest. Między innymi ten region Europa, po to sobie dziś opowiadaliśmy, w ten sposób powstał. Niektórzy byli za, niektórzy przeciw, różne tam się spierały frakcje, opcje i tak dalej. No i w konsekwencji tej realnej potrzeby on powstał, bo inaczej by nie miał szans. Nie tak, że ktoś sobie to wymyślił. No, proszę. Ja w zasadzie to mam dwa pytania. Bo mówisz, że nie... Czy nie pamiętasz, czy nie chcesz powiedzieć o głosach przeciw? Jeżeli chcieliście się bić nawet, to jakieś argumenty były przeciw, nie? Tak. Chciałbym tak. To usłyszeć. To już mówię. A druga rzecz, chwilę, to jeszcze, bo już nie będę więcej pytał. Czy rozważaliście możliwość wejścia w struktury angielskie i co przesądziło o tym, że postanowiliście utworzyć region będący w strukturach polskich? Dobra. To teraz tak, te historie, o których tutaj wspomniałeś, o których ja mówiłem, te prawie bitki, tak, to jakby ja byłem świadkiem gdzieś tam z boku, tak jak mówiłem, ja wtedy jeszcze w tych latach wcześniejszych przyglądałem się tylko z boku temu. Na tej konferencji, na której padła ta decyzja, powiedzmy, nie, to już było zgodność, to już było po tych wszystkich dyskusjach, po tych wszystkich za i przeciw, po tych wszystkich emocjach, tak, więc... No tak jak mówię, no, nie mam powodu, dlaczego miałbym ukrywać, że ktoś był przeciw. Ja po prostu nie pamiętam tego, to było 6 lat temu, nie? To ten. Drugie twoje pytanie o tych dlaczego do struktur polskich, a nie angielskich, czy w danych krajach. No właśnie też argumenty były takiego rodzaju, że ludzie, o język, tak, o formę komunikacji, że większość ludzi, czy dużo ludzi, i to chodziło nie o takich, którzy są tu 10 lat, nie? Tylko przyjeżdżają dopiero, albo są na początku, no ja to tak rozumiem. Miałoby problem z utożsamieniem się na meetingach tych niemiecko, angielskojęzycznych i tak dalej? Tak. Ja chciałem, znaczy, jeżeli chodzi o te głosy przeciw, to można poszukać, są sprawozdania z tych konferencji jeszcze służby tych grup i można by znaleźć, jakie były argumenty przeciw, także to gdzieś tam jest na pewno. A jeżeli chodzi o przynależność, to jest to, o czym ja powiedziałem, że powstawał dwugłos we wspólnocie, nie? Bo właśnie myśmy rozważali często, czy dane intergrupy, czy grupy powinny podleżeć pod struktury kraju, gdzie są, nie? Ale właśnie chodziło o to, żeby stworzyć ludziom możliwość istnienia posłania, nie? Dużo ludzi z nas tu jest, dużo lat, nie? I teraz jakby zna na tyle dobrze język, że mogłoby jakby działać we strukturach angielskich, nie? W intergrupach, w regionie angielskim, w służbach krajowych nawet angielskich, nie? Ale jak 10 czy tam, nie wiem, 15 lat temu ludzie jakby nie mieli takiej możliwości, nie? I to był jakby taki duży argument na to, nie? Żeby jakby efektywnie nieść posłanie, szczególnie polskojęzycznej wspólnoty, no to jakby myśmy tworzyli jakby polskojęzyczną wspólnotę tutaj, nie? I też jakby braliśmy przykład z regionu, bo wspólnota angielskojęzyczna, tak naprawdę Amerykanie, stworzyli region angielskojęzyczny w Europie, na kontynencie. Jest coś takiego i on... To też była jakby taka potrzeba, bo dużo Amerykanów po wojnie zostało właśnie tutaj w Europie i była potrzeba, żeby mieli angielskojęzyczne meetingi tam, gdzie są, nie? I też na tyle ta wspólnota się ich rozrosła, nie? Tych grup, że też stworzyli region, nie? Ale że bliżej im było do Jorku niż do Nowego Jorku, także ten region jakby, jeżeli chodzi o struktury, strukturalnie to podlega pod właśnie konferencję w Jorku tutaj, pod służby angielskie, nie? Dlatego to też było takie za i przeciw, że my nie tworzymy czegoś jakby kompletnie nowego we wspólnocie, że już takie ciało podobne istnieje, nie? I też zapraszaliśmy właśnie, nawet akurat tak się złożyło, że siedzibą tego regionu jest Frankfurt nad Menem, jest bardzo blisko Kasberga i właśnie raz na jednej z konferencji, jeszcze przed powołaniem regionu, rzecznik tego regionu był u nas na konferencji i też o tym rozmawialiśmy, nie?